chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj wbrew nazwie naszego programu temat chyba nie będzie damski, bo na kanapie zasiedli sami panowie. I tak zacznę od tej strony. Krystian Gebis, tata Krystiana Robert Gebis i Daniel Rogalski. Witam serdecznie. Witamy. Przybyliście tutaj, żeby opowiedzieć o swojej inicjatywie, w swojej firmie, którą założyliście, ale żeby do tego doszło, żeby ta firma w ogóle powstała, to najpierw odnieśliście ogromny sukces, mówię tutaj o chłopcach, czyli zajęliście drugie miejsce w konkursie NASA i to był konkurs na łazik, tak? Tak, to robot, po polsku taki robot. Tak. Opowiedzcie trochę o tym, jak to się w ogóle stało i najpierw zapytam Daniela, bo ja wiem, że Daniel mało mniej mówi trochę, to najpierw zapytam ciebie. Powiedz, jak w ogóle doszło do tego, że wzięliście udział w tym konkursie? No, to zaczęło się tak, że Krystian zawsze był bardzo taki techniczny i z elektroniką się tak zawsze od małego wieku się bawił, się interesował. Rozumiem, że znacie się długo, tak? Wy? Tak. Od małego, całe życie? Długo, tak, tak. I on się tym interesował i tutaj jak pan Robert mówił, że Krystian w tym klubie się udział i wtedy... W klubie, czyli w klubie studenckim. Czy uniwersytecki klub zajmujący się robotyką. Poza klasami. Które studenci mogą tam przyjść. Sponsorowany przez uniwersytet. Mhm. Dokładnie. I wtedy Krystian mi o tym powiedział, też mi się podobało, to ja tam jak mogłem, to pomagałem, ale... Przez to, że jest w Loyoli, to nie był studentem tego uniwersytetu. Mhm. To lubię tam być z nami, bo dużo tych studentów, wiesz, w piątki w nocy zamiast gdzieś wyjść, no to my się tam wszyscy zbieraliśmy aż do trzeciej, czwartej nad ranem. No to... I pracowaliśmy w tym roku. Zamiast, ale to chyba tata się cieszył, nie? Że zamiast do klubu, bo już mają po 21 lat. Tata z nami był. Ja z nimi siedziałem równo do, ile mogłem, starałem się wytrzymać, wiesz, często do białego rana, ale patrząc z punktu rodzicielskiego, no fantastyczna rzecz, no mogę tylko życzyć wielu rodzicom tego. Jestem bardzo dumny z Krystiana i szczególnie w ostatnich latach po prostu chłopak zrobił takie postępy, których no, nie wiem, czy sam mógł zrobić. Jak to się zaczęło? Teraz zapytam jeszcze tatę, bo chłopcy tam bawią się powiedzmy zawsze jakimiś samochodami i tak dalej, i tak dalej. Czy Krystian akurat, no bo to jest, no, jest pan tatą Krystiana, czy Krystian miał zawsze takie jakieś ciągoty właśnie w tą stronę taką, że widać było, że to jest coś, co mu się podoba, bo wspominaliśmy o tym, rozmawialiśmy chwilę przed naszym wywiadem dzisiaj, że rodzice, każdy rodzic życzyłby sobie, żeby w młodym wieku gdzieś tam odkryć ten talent dzieciaka, prawda, żeby go w tym kierunku gdzieś tam popchnąć, a nie na przykład wysyłać na miliony zajęć, a nie wiemy, czy tak naprawdę to jest coś, co dziecko będzie lubiło. To jak to było? Czy to jest kwestia obserwacji, otwartości? Jak ze swojej perspektywy może pan to ocenić? No, wielu różnych aspektów. No, otwartość na pewno była jedną z rzeczy, których wiesz, ja bardzo często rozmawiałem i uwielbiam rozmawiać o wszelakich różnych aspektach technologii. Krystian miał zainteresowanie od bardzo małego, nawet mamy fajne zdjęcie na Facebooku, gdzie trzyma takiego małego robota plastikowego, chyba mając chyba 5 czy 6 lat. Ale tak wracając do tego, to jest... ja po prostu, wiesz, będąc w domu koło mnie, gdzie ja pracowałem kiedyś na początku video games i on oczywiście, pisząc gry komputerowe, on będąc koło tego, oczywiście każdy młody człowiek zawsze jest zainteresowany. Pierwszą rzeczą jest robienie jakiegoś aspektu, udzielać się w pisaniu gier komputerowych. To był pierwszy taki rzecz, którą on bardzo lubiał i będąc koło tego, tłumacząc mu wiele rzeczy. Doszło do, już później, gdy skończył, wiesz, high school, to ja powiedziałem mu, że żeby znalazł klub, nie mi trężył czasu, żeby znalazł klub taki, w którym
inni studenci tam też. Inni studenci znowu, żeby nawiązał kontakty na dłuższą metę i zrobić sobie przyjaciół, których ja mam też do dzisiejszego czasu, których bardzo często rozmawiamy i powiedziałem, żeby poszedł na spróbował robotykę z tego względu, że no, w pewnej części ja to chciałem też robić, ale w moim czasie tego nie było. A druga rzecz jest to, że jest to dziedzina, w której masz wszelakiego rodzaju dziedziny typu mechaniki, elektroniki, także to jest też sposób próby i zobaczenia, czego naprawdę się lubi. I niestety, co samo mnie zaszokowało, w pewnym sensie, że po prostu wszystko, co by było, dosłownie ugryz i uwielbia to robić. Także ja to widzę i z tego jestem bardzo dumny. Powiedzcie, jak doszło do tego, że wzięliście udział w tym konkursie? To jak się zapisałem się do UIC na studia i w dwóch tygodniach w środku uniwersytetu był dzień, który wszystkie kluby na studiach w uniwersytecie wyszli, mieli stoły, co pokazali wszystko, co oni robią i próbowali innych nowych studentów dodać do klubu, nie? I właśnie tam słyszałem Chicago Engineering Design Team, który miał tam wszystkie swoje roboty i właśnie w ten moment to się spytałem ich, czy mogę się dzisiaj w ten sam dzień do nich dołączyć, a oni mi powiedzieli, że przyjdź jutro, jest pierwszy meeting, no to cały dzień, całą noc nie spałem i wreszcie poszłem w następnym dniu i no, po pierwszym dniu już tam byłem. No, po północy. Mi się wydaje, że ja już zaraz na początku zauważyłem, gdy tam poszedł, że po prostu znalazł coś, którego mi właśnie tak brakowało, bo zawsze aż do tego momentu, które weszłem na studia i znalazłem ten klub, to raczej tak sam byłem, no miałem, wiesz, pomoc ojca, ale z tego punktu, że nie miałem innych takich no, ludzi, studentów, które mogę z nimi współpracować i oni są w samym wieku, oni no, mają tyle... Te same zainteresowania. Dokładnie. I z wiedzy też. To jest bardzo ważne w tym wieku, żeby współpracować. Ja osobiście też na samym początku, jak zaczynałem, pracowałem też w Video Games, to pamiętam tą atmosferę, gdzie jedni drugiego napędzali. To jest fantastyczna rzecz, którą po prostu można zazdrościć. Ja im po prostu teraz też zazdroszczę, chociaż staram się im pomagać, ile mogę. Ale no, tak jak mówię, po prostu jest fantastyczna rzecz, że to robi. To właśnie jak dodałem się do tego klubu, to pierwszy taki konkurs, to, który już budowali robot na niego, weszłem i zacząłem pomagać z opisaniem programowania, bo przeszła drużyna w przyszłym roku. Wszyscy już zgraduowali i poszli znaleźli pracę i do innych firm się dołączyli, to tylko został jeden gościu, który właśnie wszystko mi tak, powiedział mi, jakie materiały muszę się nauczyć i takie rzeczy, no to w kilku miesiącach to właśnie musiałem dużo czytać, dużo się uczyć i dużo eksperymentować, ale i dużo ludzi, właśnie w tym momencie opuszczają inżynierię, gdzie muszą, dużo czasu, zanim coś zbudują, to dużo czasu muszą spędzić, żeby wiedzieć, jak to zbudować, jak to już jest zbudowane, to jak to można lepiej zbudować na przykład. Nie? Ulepszyć. Ulepszyć, tak. No to na tym pierwszym konkursie to ja w ogóle nie miałem wiedzy na robotach, szczególnie z programowania. Ogólne programowanie to... Nie uniżaj się, tak? Bo dobrze robisz. Okay. I w ciągu... Zacząłem rok szkolny i mieliśmy ten konkurs w czerwcu, to może to było na początku czerwca, to już opisałem z tym kolegiem moim, co został z przyszłej drużyny, to opisaliśmy to razem i
już mieliśmy rekord w najdłuższej trasie, który ten robot sam jechał. Mhm. I to dużo godzin, wiesz, spędziłem na tym, ale to mi właśnie tak dało wiedzę, że ja coś takiego mogę zrobić pod presją, pod krótkim czasie, jak nikogo nie ma, i żeby wstąpić i jak najwięcej wszystkim pomóc. To nie było, wiesz, tylko z programowania, tylko z elektronicznej strony i też z mechanicznej, to z elektronicznej strony też brałem udział circuit boards, jak się to mówi. Elektroniczne takie płytki. Wszystko robiliśmy sami ręcznie z produkowania, i jakiś prototyp wreszcie zbudowaliśmy, co funkcjonował, to wysyłaliśmy go do jakiejś firmy, żeby oni go profesjonalnie sprodukowali, żebyśmy dobrze wyglądaliśmy na konkursie. A teraz jak wyglądał ten konkurs, czyli jak się dowiedzieliście i czemu wzięliście udział? Jak to długo trwało i też kiedy się dowiedzieliście, że zajęliście drugie miejsce? No, po tym pierwszym roku, co tam byłem na klubie, to raczej na pierwszym roku już dodali. Był taki jeden kapitan, nazywał się Michael Bailey, który był na tym konkursie, tylko on szedł do Oakton Community College, i Oakton Community College to jest tylko przez 2 lata, i jak on skończył tam, to on przyszedł do EDT i chciał to też zacząć w EDT. No to w tym pierwszym roku nie było w ogóle planów, bo ludzi za bardzo nie było, też był pierwszy rok, co weszliśmy do NASA. Nie było planu, żeby ten robot sam jeździł. To na drugim roku, jak byliśmy już tam pierwszy raz, widzieliśmy, co my zbudowaliśmy, co nie pracowało, bo to jest kompletnie inny teren. To NASA próbuje to symulować tak, jak po prostu jest, jak na Marsie. Znaczy, problem jest też taki, że w ostatnich latach NASA też mają bardzo, bardzo obcięte finanse. Mhm. I jednym z punktów, jakich jest to, że sponsorzy tam, Caterpillar właśnie jednym z większych, dziękujemy. I co powodowało to, że oni budowali te roboty. Znaczy, NASA nie ma wystarczająco funding, to jednym z powodów jest takich, że wszystkie szkoły, które idą na te zawody, mają różnego rodzaju projekty. Niektóre są bardzo, bardzo dziwne, ale po prostu oni to z tego dostają research, że patrzą, dostają dokładny opis techniczny tego, jak to zrobili, co zrobili, czemu to działało, kiedy nie działało, i to jest na pewno też inspiracja dla nich wcześniejsza, zobaczyć, jakie są różnego rodzaju świeże pomysły. Widzieliście, że zajęliście drugie miejsce, to nie było aż do drugiego, do trzeciego roku w NASA, to w tym roku, w tym ostatnim maju poszliśmy na konkurs, i tam są 2 rundy przez 10 minut, to cały rok pracujesz na te 20 minut w tym konkursie, i po tych 2 rundach to Ale to była grupa studentów z tego, czy 50, jak to 50 szkół stało Ale w waszej grupie? Z naszej grupy to chyba 14 pojechało z nami na Florydę. Raczej ja się dodałem, żeby tam im pomóc, bo zacząłem tą firmę, to w tym roku nie mogłem aż tak dużo taki duży udział. Ale ponieważ napisałeś większość tego systemu, ponieważ byłeś bardzo potrzebny do tego, ponieważ to większość tam, wiadomości miałeś. Dokładnie, tak? Tam pojechałem i pomogłem, żeby ten system tak, żeby wygrać. Bardziej funkcjonował lepiej, bo są jeszcze... Co się dzieje po takim konkursie dla takich młodych ludzi? Dostajecie, bo rozumiem, ty byłeś w tej grupie, która też tak... co to oznacza dla was, na przykład dla ciebie? Dostaliście propozycję pracy? Jeszcze nie dokładnie, ale kilka już teraz pracuję po szkole, ale to jest tak, że jak się idzie na studia, to dużo studentów jeszcze nie wiedzą, co oni chcą w życiu zrobić,
to jest tak czasami, że mama i tata powiedzieli im, że muszą na studia, tak jest trakt życia, ale jak się taki, jak się dodaje się do takiego klubu i spotykasz ludzi, które mają pasję taką, tak jak ty, takie same interesy, to wszystko się tak zgrywa i wszyscy, tak jak Robert powiedział, że wszyscy się złączają, napędzają i to jest... to jest tak, że czujesz to też w sobie, nie? To jest bardzo fantastyczne uczucie. No dobrze. I to poprowadziło was do tego, żeby otworzyć firmę, bo teraz wymagania, jeżeli chodzi, zmieniamy trochę, to już nie będzie robot marsjański, ale będzie to coś, co ciężar jest potrzebne tutaj na Ziemi, jak najbardziej fizycznie. Chcecie pomóc kierowcom ciężarówek, tak? Otworzyliście firmę. Skąd ten pomysł i na czym on polega? To właśnie to się z tego punktu wzięło, że dużo dużo ludzi było zainteresowanych, inwestory i dużo firm z samochodów i z ciężarówek zaczęli się zainteresować z samojeżdżącymi jakichkolwiek funkcji, żeby byli w samochodach pierw i jak się to wszystko zaczęło, to te roboty, co budowaliśmy w tym klubie, to no, wolno chodzili i właśnie chcieliśmy jakoś wejść albo w samochodach, albo na ciężarówki i właśnie dużo takich nowych firm zaczęło, dużo inwestorów dali im pieniądze i to zaczęło być taki, jak się to mówi, not desirable area to enter. To, tak, dokładnie. I na tym, jak patrzyliśmy, jakie są inne, nie samochody, tylko vehicles, które jeszcze nie mają takie driver assistance, to wpadliśmy właśnie na ciężarówki i zobaczyliśmy, ile problemów istnieje teraz w trucking. Tym całym industry, nie? I od tego się właśnie zaczęło, że dowiedzieliśmy się, ile truckerzy zarabiają na rok, to średnia taka cena to jest 50 tysięcy, ile dni oni są ciężka praca. Poza na highwayu, czy nie w domu, 200 dni w całym roku są na jeździe, nie? Na to wszystko to dużo wypadków się właśnie stwarza z ciężarówek. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, że wiesz, problemów jest wiele do rozwiązania. Inżynieria całkowicie jest oparta na tym, żeby rozwiązywać problemy i nie bać się ich. Ale też jest to, że o tym mówiono już dosyć dawno, tylko że technologia nam nie zezwalała, jeżeli chodzi o komputery, jakie mamy i jaka ich wydajność i siła jest też, i też rozumienie problemu. Także że to była też rzeczą, którą jeszcze w moich latach się o tym, wiesz, czasami wspominali, mówili, ale niestety teraz czas nadszedł na to, że pewni naukowcy po prostu zaczęli pracować nad neural networks, czy po prostu komputery, które się same uczą. Niektóre są typowo zaprogramowane jako standardowo, że człowiek siada i pisze program i on wykonuje tylko czynności takie, które mu powiedziałem. W dzisiejszych czasach, w ostatnich jeszcze 5 latach, to się bardzo rozwija, co oczywiście z tego powstała noga i inni zobaczyli, że zobaczymy, patrząc, ile jest problemów wypadków samochodowych, no, to jest następna ewolucja, w której to się posunęło. I ja niestety myśmy zobaczyli też, że w trucking, w tej branży jest tak samo wiele większe potrzebowanie, ponieważ dane pokazują, że coraz jest mniej kierowców. Teraz brakuje 80 tysięcy kierowców i za dwa lata ma być to 2 razy więcej. I są też kilka regulaminy, które w listopadzie... Mają określone, mają czas pracy. Młodzi nie są zainteresowani aż tak bardzo tym, tą dziedziną, bo większość chce robić... Musimy do celu zmierzać, bo nas czas goni, a nie powiedzieliśmy tak naprawdę, co wy chcecie zrobić, co robicie, jesteście w trakcie czego? Ten problem, który rozwiązamy teraz, to
Chcemy pomóc kierowcom z tego względu, że budujemy sztuczną inteligencję, która się uczy od kierowcy i jak nauczymy taką fundamental part, to będziemy mogli trenować i kierowców, żeby oni mogli wejść w dziedzinę trucking i właśnie ten problem zmniejszyć. Ale w jaki sposób? Z tego względu, że za 3-4 lata będziemy chcieli, żeby kierowca mógł guzik przycisnąć autopilot na highwayu, tylko na highwayu, i zamiast zjeżdżać na bok, czekać godzinę, żeby znaleźć parking. Wydłuży to czas jazdy też, oczywiście. Kierowca będzie mógł iść spać. Po prostu chcecie wyprodukować autopilota dla ciężarówek. Coś w stylu, gdy kilkanaście lat temu, gdy wyszedł cruise control do samochodu, to coś takiego. To jest następny proces ewolucji, co zezwala ludziom, kierowcom jeździć dalej, rozwiązuje też problem, że jest coraz mniej kierowców. To właśnie na tym polega, że musimy to zrobić w taki sposób, że nie możemy taki system włożyć do ciężarówki i powiedzieć kierowcom, który nie jest za bardzo związany z technologią, że możesz ten guzik przycisnąć i ten truck ci będzie sam jechał. To nie będzie działało. To musimy to w taki sposób zrobić, że kierowca będzie wiedział, jak ten system reaguje, kiedy reaguje i że on jest, zaczyna być lepszy niż on. I to jest właśnie obiekt, który chcemy do tego punktu dostać, że nasz system będzie mógł jeździć przynajmniej aż tak dobrze jak kierowca i nawet lepiej, ale do tego punktu musimy, dużo danych zbierać, jak kierowcy jadą w trasach i to 3-4 lata. Częstym pytaniem jest od kierowców, pytają, że po prostu czemu, czy nasza praca nie będzie wyeliminowana. Nie myślę, że nikt się o to musi bać, chociaż czasami w mediach inaczej o tym mówią. Uważam, że to jest po prostu nagonka dla inwestorów, żeby powiedzieć, bo inwestorzy szukają jak najszybciej pieniędzy, żeby dostać z tego. Tak? Uważam, że jest to problem bardzo, bardzo skomplikowany i potrzeba czasu i wiele głów musi się na tym myśleć, na różnych rozwiązanie różnych problemów. Jak ten system wyjdzie, to kierowcy będą mogli zarabiać prawie 2 razy więcej. Tak. To w najbliższym czasie i w moim przekonaniu dziś, ja myślę, że przynajmniej około 10 lat tak naprawdę plus minus, oni nie zostaną wyeliminowani. Nawet na dłuższą metę to będzie bardzo proces wolny, ponieważ jest problem rozwiązania technologicznej, a oso psychologicznej. Tak? Wielu ludzi po prostu ciężko im wymyśleć, wsiądę, włączę guzik i samochód będzie sam jechał. Tak? To taki sam proces przeszliśmy, gdy był cruise control. Wielu ludzi się wcześniej bardzo wiele uproszczony, ale wielu ludzi się po prostu na początku tego bało. Ale niestety dzisiaj jest to standard. Także kiedyś w przyszłości niestety my pracujemy na początku nad tym i czy chcemy, czy nie, to niestety to that's the future. No dokładnie. No dobrze, to ja chciałam jeszcze na koniec zapytać takie pytanie filozoficzne może zadać. Czy myślisz, i nie związane już z ciężarówkami, życzę Wam powodzenia i wierzę w to, że usłyszymy o Was w niedalekiej przyszłości. Czy myślicie, że w przyszłości ludzie zamieszkają na Marsie? Na pewno już za kilka dni temu był plan publicznie wysłany przez taką firmę SpaceX, który oni już mają plan zbudować taki ekosystem, który będzie mógł trzymać aż prawie 1 milion ludzi. I to na pewno za kilka, nie wiem, 10-20 lat przyjdzie już. Technologia już tam już jest zbudowana, tylko dużo teraz testów muszą być zrobić, bo teraz czas trasy do Marsa to jest 6 miesięcy. Jest jeszcze jedną rzeczą, oprócz technologii jest jeszcze to, że
nasz organizm był w procesie ewolucji, zawsze był na Ziemi, była grawitacja i były po prostu, jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Mhm. A będąc, czy to w jakimś tam odbiegłym czasie znajdziemy się czy na Marsie, czy na jakiejś innej planecie, uważam, że są jeszcze problemy rozwiązania, które dzisiaj się rozwiązuje na International Space Station, typu wiemy o tym, że ludzkie kości zanikają, gdy grawitacji nie ma, serce mniej pracuje, mhm. ponieważ nie ma grawitacji, to serce nie potrzeba tak więcej pracować. Są różne rzeczy biologiczne też, oczywiście jedzenie, wyprodukowanie i też oprócz tego promieniowanie, które jest tam, jak ono będzie oddziaływane. Nie? Także to jest to duży proces, mhm. który długo zejdzie. Ale twoim zdaniem? Ja też myślę, że tak. Ja myślę, że człowiek jest tam... Zawsze my się patrzymy na nowe rzeczy mhm. i już na tym świecie już prawie mamy 8 bilionów ludzi i za parę lat ja myślę, że to tak 10-20 to już będzie czas, gdzie się popatrzymy i pomyślimy już, jak długo już jeszcze możemy mieszkać tylko na świecie. Podobnym przykładem tak padło mi do głowy, że kiedyś, patrząc, używając dzisiejsze iPhony, kiedyś ludzie, widzieliśmy to tylko w filmach Star Trek czy Star Wars, że ludzie mieli jakieś komunikatory, których po prostu się mm-hmm. rozmawiali, wiesz, to było niby, to oglądało bardzo daleko i każdy chciałby takie coś mieć, ale kiedyś, dzisiaj to jest standardem, kiedyś, tak? Kiedyś telewizor był, a nie tak, typowy, oczywiście, tak. Tak. Każda dziękuję jedna rzecz wam bardzo, tam. Życzę powodzenia, dziękuję za przybycie do studia i mam nadzieję, do zobaczenia przy okazji kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.